przed Twym pomnikiem ze wzruszeniem spoglądamy, jak triumfujesz nad śmiercią i promienisty powstajesz z wód Wisły, rozrywając krępujące Cię pęta. I my, kapłani, w roku kapłańskim, gdzie szukamy inspiracji i natchnienia, prosimy Cię, by nasze życie było choć trochę podobne do Twojego. Zabili księdza, bo chciał wolnej Polski, w której nie krzywdzi się człowieka prostego. Odsłonięty dziś pomnik niech będzie dla nas nie symbolem, lecz zadaniem, byśmy w swojej codzienności godni byli tego, że jeden z najwybitniejszych Polaków patrzy na nas z okołu i z domu Boga Ojca. Na Bóg, że w krótkim czasie będziemy cieszyli się wyniesieniem na ołtarze księdza Jerzego, którego pomnik dziś będzie przypominał mieszkańcom całego miasta o pewnej postawie wierności Bogu, życia wiarą konsekwentnie, aż do śmierci. Chówce sztandarowe, ci goście są jakimś pięknym znakiem solidarności, która jednoczy nas znowu wokół kapelana i jestem przekonany, że beatyfikacja księdza Jerzego będzie takim mocnym akcentem jednoczącym środowiska, którym potrzeba nowych sił i nowych inspiracji. Bóg zapłać więc wszystkim, którzy dołożyli starań, żebyśmy mogli dzisiaj być. Pobłogosław ten pomnik i wszystkich, których on jednoczy. Spraw, abyśmy pomni męczeńskiej ofiary księdza Jerzego potrafili miłować naszych nieprzyjaciół i zło zwyciężali dobrem przez Chrystusa Pana naszego. Rada Miasta nadała nazwę dla tego skweru, skwer księdza Jerzego Popiełuszki. Później w 2007 roku, już pod moim kierownictwem, udało się powołać Stowarzyszenie Solidarni Ziemi Puławskiej, w której znajdują się i działają członkowie z Solidarności. I już wtedy przystąpiliśmy do zbierania środków i wszystkich prac związanych z rozstrzygnięciem konkursu, wyłonieniem autora tego dzieła. Bo miałem wizję, jak Chrystus jest ukrzyżowany. Ksiądz Jerzy Popiełuszko też został ukrzyżowany, jakby tylko w innej formie, ale to w zasadzie gdzieś cały czas kwitło w moim umyśle właśnie taka wizja. Stawiając to tutaj, było parę opinii pozytywnych, ale zdarzały się też negatywne, także jest to w zasadzie typowe zachowanie ludzkie, że pracujący nie do końca zawsze jest to chwalone przez wszystkich. Nowa Telewizja Puławska, proszę nam powiedzieć, jak podoba się Paniom pomnik? Mam wrażenie niesamowite. Myślę, że to jest jeden z piękniejszych pomników w Polsce. Widzę, że Państwu spodobał się ten monument. Proszę nam powiedzieć, jakie wrażenia budzi? No,
Ja jestem zachwycona. W ogóle no, w niektórych momentach mi no, łzy poszły, dlatego że oglądałam film i troszeczkę się tym interesuję. I dlatego tutaj przyszłam. No, naprawdę było pięknie. Pięknie było. No cóż mogę więcej... A i pogoda dopisała. O, to jest ważne. Jestem zadowolona, że tutaj u nas taki pomnik jest. No, także byłam na mszy, oglądałam wszystko. A teraz przyszliśmy z córką i z wnuczkiem. Czy będzie to ważne miejsce w życiu Puław, jak pani uważa? No na pewno, raz, że tu jest nowy ten park i kościół, także przy okazji i pomnik, także no każdy będzie oglądał. Plac zabaw blisko, to i dzieci będą pytały, co to, kto to jest na tym pomniku. W sumie to jest na pewno potrzebne, prawda, bo tutaj też młodzież powinna wiedzieć, kim był i tak dalej właśnie. No uważam, że bardzo ładnie i ładnie wygląda, tylko ja jestem przeciwny temu, że powinno to stać taki pomniczek na terenie kościoła, a nie tu na skwerku. A jednak, czyli jakiś taki mały, ale jest. No, ktoś tak pomyślał tutaj, no uzupełni może to miejsce puste i dlatego, no ale moje zdanie to było lepiej, jakby było na terenie kościoła. Ja to tylko jak wchodziłam do kościoła, to już po prostu wrażenie niesamowite. Obejrzałam się i tak się tylko ledwo co utrzymałam. Wspaniały, podobny. Ogromne wzruszenie. Wzruszenie do tej pory i cały czas.